Witaj! Każdy z nas, gdy stoi przed wydarzeniem o dużym dla niego znaczeniu, jak na przykład egzaminem na prawo jazdy, maturą, przemówieniem, jakimś pokazie umiejętności, rozmową kwalifikacyjną itd. Odczuwa stres. I to normalne w końcu oczekuje na nas jakaś sytuacja o wyjątkowo dużych konsekwencjach, no i chcemy wybać jak najlepiej. Jednak świadomość tych dużych konsekwencji, jeśli coś pójdzie nie tak, Często rodzi stres na tyle duży, że przeszkadza nam po prostu dać z siebie wszystko i sprawia, nagle czy to zapominamy kluczowych informacji, popełniamy głupie błędy, czy zachowujemy się zupełnie jak nie my. Jak sobie z tym poradzić? Jedno z badań pokazało ciekawą możliwość. Zapraszam. Wyobraź sobie jednak najpierw taką sytuację. Przychodzisz po pasach przez ulicę i nagle jakiś pirat drogowy przejeżdża tuż przed tobą. Zrobił to na tyle szybko i na tyle blisko ciebie, że aż po prostu stanąłeś w miejscu i ciebie zamurowało w miejscu. Kilkanaście centymetrów bliżej i mógłbyś zginąć. Na szczęście nic ci się nie stało, ale ten incydent tak tobą wstrząsnął, że twoje serce po prostu bije jak szalone. Całe zajście zauważyła przechodząca obok osoba pci przeciwnej. Podeszła do ciebie i spytała, czy wszystko jest w porządku. Ty patrząc w jej oczy zaczynasz dziwnie czuć, że to chyba ta jedyna osoba, na którą czekałeś całe życie. Twoja dosłownie druga połówka jabłka. I scenariusz wiem, że wygląda trochę jak z filmu, ale to tajemnicze przyciąganie przez drugą osobę, które po mógłbyś poczuć w tej sytuacji, to najprawdopodobniej nie przeznaczenie, tylko efekt takiego ciekawego zjawiska zwanego błędnym określeniem przyczyny pobudzenia. Co to znaczy? A no to że poprzez, że przez podobne początkowe fizjologiczne objawy takich stanów jak strach, lęk, podniecenie czy podekscytowanie czy pożądanie seksualne, możemy te stany ze sobą mylić, bo tak naprawdę rozróżniamy je w dużej mierze za pomocą umysłowej oceny sytuacji. Czyli ujmując to inaczej, gdy twoje serce szybko bije, twój żołądek się skurczy, twoje źrenice się rozszerzyły, oddech przyspieszył, ciśnienie krwi wzrosło i czujesz w niej adrenalinę, to bez znaczenia co spowodowało u ciebie tę reakcję to Twoja interpretacja sytuacji sprawia, że poczujesz to albo jako strach, albo jako podniecenie, albo podekscytowanie, gdyż w przypadku każdego z tych uczuć ciało zachowuje się bardzo podobnie. To ty swoją interpretacją nadajesz temu znaczenie i interpretujesz to jako jedną z tych emocji. Fajnie pokazał to znany eksperyment, w którym poproszono mężczyzn, aby przeszli się mostkiem, na końcu którego stała kobieta naukowiec, wręczając najmankietę kiedy do uzupełnienia razem ze swoim numerem telefonu, gdy mieli jakieś dalsze pytania do badania. Mężczyźni zostali podzieleni na dwie grupy. Jedni przechodzili przez stabilny, wyglądający całkowicie bezpiecznie mostek, natomiast drudzy przez chwiejący się niebezpieczny mostek, który wzbudzał sporo strachu i lęku. Okazało się, że ci drudzy, po jego przejściu dużo częściej pozwalali sobie na podrywanie kobiety naukowca i jednocześnie częściej niż uczestnicy pierwszej grupy do niej dzwonili. Kobieta była w obu grupach ta sama i zachowywała się tak samo, a uczestnicy byli podzieleni losowo, więc to, co się stało, to po prostu mężczyźni z drugiej grupy podświadomie interpretowali ten fizyczny strach wynikający z przejścia się po niebezpiecznym mostku jako podekscytowanie czy podniecenie stojącą na końcu mostka kobietą. Coś na zasadzie, wow, skoro moje ciało tak szaleje na jej widok, to musi być wyjątkowo, a ja muszę na nią, na nią strasznie lecieć. Oczywiście to odbywało się nieświadomie, a ich ciała szalały na, nie na widok kobiety, tylko w wyniku przejścia się po niebezpiecznym mostku. Ale że te objawy strachu w ciele nie zniknęły przecież w sekundę po tym, jak tylko zeszli z mostku, a jak tylko zeszli, to rozmawiali z panią naukowiec, to zinterpretowali swoje aktualne samopoczucie właśnie jako zauroczenie. Ciekawe, że tak mam, prawda? Można to uznać z jednej strony za jakąś, no nie wiem, ułomność naszej natury, ale z drugiej strony to otwiera przed nami także dodatkowe możliwości. Możesz bowiem świadomie zrobić coś takiego samego, jak odbyło się właśnie w tym badaniu, tylko żeby zamienić nie stres w zauroczenie, tylko w stres w ekscytację. W końcu niemal ta sama reakcja ciała towarzyszy Ci, kiedy stresujesz się konsekwencjami np. jakiegoś ważnego egzaminu czy wystąpienia, a kiedy z niecierpliwością oczekujesz na jakąś wyjątkową i mega pozytywną chwilę, prawda? Stres i ekscytacja są fizjologicznie bardzo podobne, więc jeśli się postarasz, możesz je zamienić. Jak? Wystarczą dwa kroki. Kiedy się czymś mocno stresujesz, to myślami tkwisz ciągle w konsekwencjach, gdy coś ci się nie uda. To sprawia, że zaczynasz na poziomie fizjologicznym odczuwać stres, który jako, że w głowie co chwila rodzą ci się mało przyjemne scenariusze, interpretujesz właśnie jako nieprzyjemny, a czasem paraliżujący stres. Żeby to zmienić, pierwszym krokiem jest zdjęcie uwagi z potencjalnych konsekwencji, gdy coś pójdzie nie tak i przeniesienie całej swojej koncentracji na czysto. Na czystą reakcję fizjologiczną Twojego ciała w danej chwili. Dosłownie przyjrzyj się z zaciekawieniem Twojemu ciału na zasadzie. Co moje ciało teraz wyprawia? Jak się zachowuje w tej chwili? Coś tam się w nim wewnątrz dzieje. Pewnie poczujesz, że serce ci szybko bije, może się pocisz. W takim razie zobacz dokładnie, gdzie się poczuj najwięcej, gdzie się pocisz. Pewnie gdzieś będziesz czuł jakiś ucisk, prawdopodobnie w żołądku, ale zobacz, gdzie to dokładnie czujesz. Co to za uczucie? Przyjrzyj się temu. Masz dosłownie jak dziecko, które nigdy czegoś takiego w życiu nie czuło. Przyjrzyj się z fascynacją, z zaciekawieniem własnemu ciału. Zobacz po prostu, co ono wyprawia. Gdy to zrobisz, sam tylko, zobaczysz, że sam tylko ten akt skupienia się na swoim fizycznym e, stanie już sprawia, że sporo stresu samo odejdzie, bo przestajesz ciągle się nakręcać jakimiś negatywnymi wizjami. Ale to nie koniec. Gdy zdejmiesz uwagę z tego, co wywołuje w tobie stres i skupisz się wyłącznie na samej reakcji Twojego ciała w danej chwili, to otwierasz sobie drzwi do drugiego kroku. Uświadom sobie wtedy, że ta sama reakcja. Towarzyszy Ci, gdy czeka ci coś wyjątkowego, jakieś niesamowite przeżycie, coś, co nigdy się nie powtórzy i stąd te wszystkie dziwne uczucia, że to nie jest stres obawa, tylko stres, ekscytacja, podekscytowanie. I to jest prawda. W tej chwili nie będziesz miał w głowie już tych wszystkich negatywnych scenariuszy, scenariuszy tylko coś w stylu, ale numer, ale mój żołądek się dziwnie kurczy i jakoś serce mieszko bije. Więc jak pokazuje zjawiskom błędnego określenia przyczyny pobudzenia, możesz teraz śmiało manipulować interpretacją tych uczuć. Uświadom sobie, że te uczucia w ciele to nic innego, jak właśnie ekscytację przed wyjątkową i niepowtarzalną chwilą. Co zresztą jest prawdą, bo twoje ciało tak właśnie reaguje na nadchodzące wyjątkowe chwile. I to, czym się stresujesz, będzie tak, będzie właśnie taką chwilą. Teraz jednak po prostu wybraj, żeby się, żeby się nią ekscytować zamiast stresować. Gdybyś chciał zrobić to bez wcześniejszej koncentracji na samej reakcji ciała, byłoby to no, stosunkowo trudne, bo ciągle tam tkwiłeś myślami w tych negatywnych scenariuszach. Ale gdy najpierw wykonasz ten krok pierwszy, to sam zobaczysz, że potrafisz sporą dawkę swojego stresu, nagle zamienić w ekscytację i mocno poprawić swoje samopoczucie. Mam nadzieję, że skorzystasz z tej techniki i pozytywnie wykorzystasz tę dziwną, nazwijmy to, lukę w naszej psychice, która pozwala na błędną interpretację źródła pobudzenia. Ja tej metody używałem bezpośrednio przed wyjściem na parkiet na Turniach, kiedy jeszcze uprawiałem sportowy tańc towarzyski i to sprawdzało się tak dobrze, że to była Naprawdę jedyna antystresowa technika, jakiej używałem. Obecnie także używam jej zawsze, gdy czeka mnie coś stresującego i służy mi naprawdę świetnie, więc wierzę, że też zrobi sporo różnicę w Twoim życiu i naprawdę cieszę się, że mogłem się nią z Tobą podzielić. I naprawdę niech Ci służy. trzyma się i do usłyszenia w kolejnej czwartkowej prezentacji, która będzie chyba... No, chyba mogę się miał powiedzieć najważniejszą spośród wszystkich, jakie się do tej pory ukazały, bo będzie mówiła o tym, co jest prawdziwym trzonem, tym najważniejszym centrum rozwoju osobistego. Ale jeśli treść tej prezentacji uznałeś za przydatną i wierzy, że mogłaby pomóc też wielu innym osobom, proszę nie krępu się i polecić znajomym, czy chociażby kliknąć łapkę w górę pod spodem. Niech ta technika tego, nazwijmy to przeramowania stresu, służy jak największej liczbie osób i pozwala nam dawać siebie wszystko w sytuacjach, gdy najbardziej tego potrzebujemy. Dzięki za obejrzenie. Trzymaj się. Cześć.